Cześć Szymoneczko, witajcie w kolejnym dniu, na kolejnej robocie, można powiedzieć. No można powiedzieć. Dawno mnie nie było, też będzie pewnie krótki odcinek. Biorę się za ostrego trochę, bo naprawdę ucieka mi czas, ale potrzebny mi jest strasznie. Światełko, elektryka. Miałem dzisiaj doczepiać tylną łychę, ale jednak najpierw zrobię elektrykę. Chociaż kawałek, zobaczymy. Chociaż światełka, żeby były tak na szybko, żebym mógł przez drogę przejechać. Kierunki światełka i tylne lampeczki. Zrobiony kapeć, był kapeć. Nowa dętka wleciała, 55Z wleciała przednia szyba. Ale okazało się, że jest lipa. Wleciała przednia szyba, nie wiem jak to było wcześniej zamontowane. Czy tu uszczelki były takie duże, ale kupiłem nowe uszczelki i jest lipa. Albo ja kupiłem lipne uszczelki. Także tu u góry widzicie, są takie trójkąty docięte z jednej i z drugiej strony. Od środka też, ładnie to trzyma. Tylko brakuje mi materiału, muszę dociąć jeszcze tutaj. I będzie, ona dołem siedzi, a górą nie będzie się ruszać. Powinno być. Wpadła boczna szyba, ta przesuwna. Czy dobrze, że nie wypadła? Działa, przesuwa się ładnie, pięknie. Uszczelki przyklejone na silikon poszły i elegancko. I teraz właśnie chciałem tą elektrykę zrobić. Podłóg na razie nic nie robię. Tutaj pokryw na hamulców też na razie nie robię. Chcę mieć to wszystko podkrywane. Jeszcze dwie szyby. Ale nie mam uszczelek. No i drzwi oczywiście, ale nie pomalowane. Maska oczywiście nie pomalowana. Wyczyszczona tutaj leży. Jeszcze nie całość, bo to tylko boki i przód. Ale nie pomalowana. Nie mam czasu, masakra. Dobra, spróbuję ogarnąć te przewody teraz. Kopara mu opadła. Miejmy nadzieję, że nie opadnie. Smaruję właśnie, przesmarowuję ostrego. Podziałałem z tą elektryką, nawkurzałem się masakra, nawet już nie miałem siły tego nagrywać, bo to jest w ogóle porażka. Ta instalacja w ogóle nie pasuje, od 60-tki, lipa w ogóle. Także na szybko, co się dało, to zrobiłem, bo muszę przejechać 16 km, więc światła lepiej, żeby były. Ale zrobiłem tylko przód. Zrobiony jest przód ze światłami, czyli wleciały nowe lampy i stare kierunki, to wszystko działa. Maski niestety jeszcze nie ma, nie wiadomo kiedy będzie, bo czasu brak niestety. I co tutaj dalej? Wszystko jest porobione, działa z kluczyka. Naraz kluczyk, mamy tak, klakson, odpalanie, damy troszkę, on pali na strzał, nie ma problemu. Naraz mamy pozycja i światła mijania i tutaj mamy jeszcze drogowe, kieruneczki ładnie chodzą, prawy, lewy, wszystko hulo. Temperatura nie wiem czy działa, bo jeszcze go nie kręciłem tak, nie chodził tak długo. Nowe czujniki powkręcane, linka oczywiście za krótka, od 60 nie będzie, od 3 PK. Nie wiem dlaczego, powinna być, ale jest za krótka, albo taką mi sprzedali, nie wiem. Dobra, co dalej? Tu sobie założyłem gniazdo przyczepki. Bezpieczniki oczywiście, gniazdo przyczepki. I tym gniazdem mam takie fajne, ciekawe lampeczki, które zamontowane są tutaj z tyłu, nie? O, to jest na magnesie, można ściągnąć w każdej chwili i stwierdziłem, że na razie na tył mi nie trzeba nic innego, bo tu wiecie jak to jest, tu się zawsze rozwala wszystko, a tak je można wypiąć, ściągnąć, zajeżdżam tam, zwijam kable i dziękuję. A na przejazd po drodze tyle co ja jeżdżę, czyli przejechać w jedną stronę, to mi wystarczy, płona rozcięta, ale będzie. Tak to wygląda, teraz go smaruję. Brakło mi to wotu. Te kalamitki co mam, to smaruję. A resztę też jakoś się przesmaruje. Jeszcze nie wiem jak, ale jakoś. Dobra, wymieniamy ten nabój.
Tutaj sprawa jest bardzo fajna. Już wam pokażę, jeżeli chodzi o Milwaukee, o smarownicę Milwaukee. Kupujecie sobie naboje. Tu mam akurat zwykły smar. Zresztą do smarowania tego wystarczy. Zwykły nabój. Ciap go. Po co mi ten śrubokręt, tu nie wiem. I po prostu wkręcacie w maszynę. Muszę ją naładować, bo dawno też nie była ładowana. Czy już, czy nie już? O, już. I zwalniacie to. I jedziemy. Cyk. No i gdzieś tam musi wyjść, nie wiadomo. Przyszedł. Smar ładnie wychodzi. Opuścimy sobie łyżkę na dół. Spokojnie. Tu są jeszcze smarowniczki. No są, były chyba, chciałeś powiedzieć. Dobra. Idziemy szukać na tył. To już wszędzie przesmarowane, to przesmarowane, widać. To ładnie poszło, muszę kupić kilka kalamitek, zapomniałem o tych kalamitkach. I to trzeba też zrobić. Tu nie ma nic do smarowania. Nie ma. To lecimy na tył. I co tu jest? Kurczę, teraz nie przesmaruję, bo mam ramy już zawieszone. Tam u góry i tak nie ma, tam chyba nie ma. Tu gdzieś były z boku. Tu jest na pewno. I na pewno obrót trzeba nasmarować. Dobra, wystarczy. Mu tam w środku nie widać, czy wyszło, czy nie. Tu jest chyba jeszcze jedna, tylko nie wiem, czy działa. Nie, do tej nie wejdzie. Muszę pozmieniać te kalamitki, kurczę, zapomniałem o nich. Naprawdę. Nie kłamię, zapomniałem. Tu nie ma, tu nie ma, tu nie ma. A gdzie był do obrotu? A tu. Smarujemy obrót, to chwilkę potrwa. No, i prawie cała tuba tam wlazła. Prawie calutka tuba. O, Madonna. Dobra, jeszcze tu. O. He, wydarło go. I co teraz? Wydarło ten. Kalamitkę wyrwało. A mówili, że nie jest silne. Dobra. No, trzeba kupić kalamitki. Czyli co? Mamy to przesmarowane. Co wam mogę powiedzieć? Ostry na wycieczce. Jak widać. No to nie Tużańsk. Ła. Jadymy. A teraz stoimy. Brakło paliwa. To znaczy nie brakło, tylko myślałem, że na dyszce dolecę, miałem 16 km. No ale jest pod górkę niestety. No i przelało mi się na jedną stronę i lipa. Stoję i czekam na chłopaków. Mają mi dowieźć dyszkę. Dolejemy i jedziemy dalej. Trochę się tu z hamulców kurzyło. Ale są nowe, więc nie ma się co dziwić, w sumie. Musiałem jechać czwóreczką, ale to nie tyle z hamulców, tylko to jest ręczne.
Te chyba okładziny, one po prostu rozgrzewają bębny. Tak mi się coś wydaje i to przez to pasowałoby to albo ściągnąć całkiem ten ręczny pizdu i byłby spokój, albo nie wiem. No ale teraz to już lipa, te bębny, te tarcze, okładziny pościągać. Więc jakoś tam dojadłem czwóreczką, jak sobie leciałem czwóreczką, to było tak całkiem nieźle, no ale to pomalutku strasznie, ale sobie leciałem pomału, bo co to, nie spieszy mi się. No to co, czekam na paliwo i zobaczymy, co będzie dalej. Wprawdzie słonko już zaszło, ale dojechaliśmy, jednak wystarczyło nalać paliwa i jakoś dolecieliśmy. Tu wam chciałem pokazać oświetlenie, jak ładnie działczy na tych nowych lampkach. Także dość to sympatycznie tak działa tył, nawet są stopy i nawet to z daleka widać, widać zresztą światła, więc fajne to jest, to na tym kabelku i tak na tle zachodzącego słońca. A ja się z wami żegnam i do następnego odcinka. Trzymajcie się, cześć.